Cześć, witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie na krótkiej pogadance audycji. Tym razem, jakieś dwa dni temu utworzyłam na Szkole Magii Tarota Wróżki Joanny post odnośnie pytań do mnie i dzisiaj na te pytania postaram się odpowiedzieć. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie miał ochotę zadać pytanie na czacie, nie dotyczące co mnie czeka, bo to nie jest tego rodzaju film, tylko dotyczące jakichś takich zainteresowań, pytań, które macie, a na które jako wróżka postaram się odpowiedzieć. Oczywiście nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania, większość rzeczy będzie tak zwane po mojemu, ale pobawimy się tutaj właśnie w Q&A, czyli pytania do wróżki. Ja już mam naszykowane Wasze pytania właśnie spod tego postu, także będę je po kolei czytała i starała się poodpowiadać. Tak jak ja Wam zawsze mówiłam w programach, mogą to być pytania dotyczące świata magicznego, ale również mogą to być pytania dotyczące w ogóle mnie, mojej osoby. Tak jak już gdzieś tam jestem osobą publiczną, to niech i tak będzie. Także moi kochani, zaczynamy. Mam nadzieję, że się tutaj rozkręcimy. Pytań nie ma dużo. Jest około 30, a właściwie 30 postów, więc pewnie pytań troszeczkę mniej. Ale zobaczymy, jak to działa. Ja tak cały czas czekam, żeby na naszej szkole pojawił się również link, dlatego że tutaj jednorożce na pewno przyjdą. Ale pierwsze pytania. Pierwsze pytanie. Pani Agata zadaje pytanie, dlaczego sakramenty jak komunia blokują działanie czakr i jak odblokować to, co blokuje? Jeżeli chodzi o sakramenty i blokowanie czakr, to znaczy oczywiście, że pewnego rodzaju rytuały mogą blokować rzeczy różne. Tutaj akurat, jeżeli mówimy o sakramentach, one blokują czakry, czy komunia, czy chrzest, czy sprawy ślubne, dlatego że są pewnego rodzaju rytuałami. Nie dlatego, że akurat sakramenty wzięły się na czakry, tylko dlatego, że jeżeli mówimy o rząd dusz i o walkę o władzę, to tak naprawdę Kościół katolicki postanowił podporządkować. To nie chodzi o to, żeby no właśnie takie bioroboty troszeczkę zrobić. Jeżeli my nie mamy duchowości, mamy poblokowane czakry, to może się okazać, że jesteśmy służalczy w stosunku do czegoś, co nam to blokowało. Dlatego tutaj blokowanie czakr, żeby nie rozwijać swojej duchowości i wolnego myślenia. Tak od po prostu. I to, jeżeli my jesteśmy osobami uczciwymi, to nam się wydaje, że właściwie po co? Po to, żeby mieć tłum, który za nami pójdzie, bez pytania dlaczego. To na pewno tak. A jak je odblokować i to, co blokuje? Otóż można to zrobić rytualnie, jest to dosyć trudny rytuał. Z doświadczenia wiem, że jednym osobom puszczają wszelkiego rodzaju właśnie te blokady prosto i dosyć łatwo. Nie ma tutaj większych problemów, ale są osoby, nad którymi trzeba popracować. Z drugiej strony, jeżeli rozwijamy się duchowo, dużo czytamy, myślimy, analizujemy, to też może się okazać, że te blokady same puszczają. Dlatego, że ja uważam, że nie ma rzeczy nałożonych na nas raz na zawsze i na każde zło musi być jakiś zupełnie dobry sposób. Witam tych wszystkich, którzy są na czacie. Także fajnie, że jesteście. Oczywiście ten film będzie potem do odsłuchania tak na spokojnie na YouTubie, ale mówię, nagram tutaj, niech się dzieje coś na fanpage'u również. Pani Elżbieta, czy więcej rytuałów znaczy lepiej, czy mniej? I tu znowu mamy taką zależność. Są rzeczy, na które powinniśmy robić po prostu jakiś rytuał i o tym zapominać. Na przykład, jeżeli robimy rytuał na co na przykład? Na dostanie lepszej pracy. Wtedy, jeżeli jesteśmy już osobami, które dosyć często robią rytuały, mamy jakąś tam moc wewnętrzną, to możemy zupełnie na spokojnie zrobić ten rytuał, zostawić temat i czekać na jego realizację. Natomiast są takie rytuały, które należy powtarzać. Dlaczego? Na przykład rytuały oczyszczające. Pamiętajcie, że nigdy nie jest tak, że jeżeli raz w życiu umyjemy ręce, to będzie oznaczało, że będziemy mieli te ręce czyste. Dlatego rytuały oczyszczające, czyszczące, czy wzmacniające nas generalnie, takie ogólne, na dobrobyt, na bogactwo, na oczyszczenie, powinny być robione sukcesywnie.
Na przykład postanowimy sobie, że pierwszego dnia miesiąca ogarniamy coś tam, a drugiego dnia miesiąca ogarniamy coś tam. Znaczy, i tak w magii nigdy nie ma czegoś takiego jak powinno, czy nie powinno, ale to Wy wiecie, że ja zawsze mówię po mojemu, że to jest jakby to, co ja mam przepracowane w praktyce i to, co mogę Wam pokazać. Możecie się z tą estetyką zgodzić, bądź niekoniecznie, ale no, przeze mnie jest wypróbowana, komuś może pasować. I też nie ma czegoś takiego, czy więcej rytuałów znaczy lepiej, bo miałam w swoim życiu okresy, kiedy tak naprawdę dążąc do jakiegoś celu, robiłam na ten cel dużo magicznych działań. Teraz pewnie bym tego tak nie zrobiła, dlatego żebym zrobiła jedno porządne, a tak naprawdę byłoby to zapomniane po to, żeby się zupełnie realizowało. Także tutaj musisz zobaczyć, co Ci we wnętrzu gra, bo czasem jest tak, że zrobisz jeden rytuał i nie ma problemu na daną sprawę, a czasem czujesz, że no nie, jeszcze coś bym zrobiła. I wtedy to po prostu powtarzaj. Także tutaj myślę, że z tym problemów nie będzie. I nie ma, że więcej znaczy lepiej, czy mniej znaczy lepiej. Z tym, że takie rzeczy jak oczyszczanie, są one po prostu powtarzalne. Witam wszystkie osoby na czacie. Ja tutaj widzę, jak się przewijacie, aczkolwiek nie jestem przyzwyczajona do tego czatu, bo tutaj mi tylko dwie buźki wyskakują, reszta znika od razu, także nie witam Was po kolei, ale buziaki dla Was śle. Pani Anna pyta, kiedy będziemy czynić rytuał ochronny. To jest takie typowe pytanie. Otóż, jeżeli chodzi o rytuał ochronny, na razie do połowy kwietnia, czyli do świąt, zbieramy na ten rytuał zamówienia. On w naszym sklepie kosztuje 100 zł. Dostajecie paczkę z artefaktami. Musimy mieć co najmniej 2 tygodnie na dotarcie tej paczki, czyli myślę, że na początkach maja ten rytuał będzie robiony. Także tak. Ewa. Jaki jest powód, że jak sięga się po magię, na początku idzie wszystko ok, a potem jest okres dołka? Niespowodowany zwątpieniem. Taki bardziej, że odechciewa się wszystkiego. Powiem tak. Nie znam tego stanu. Znaczy, ja po prostu nie znam tego stanu. Okres dołka może trwać sekundę, niekoniecznie dotyczy moich spraw zawodowych, a to jest, jako magia, moja sprawa zawodowa. Natomiast jeżeli chodzi o to, że może to wystąpić, jaki może być powód? Przede wszystkim musimy nauczyć się, że w magii wychodzi wiele, ale nigdy wszystko. Jeżeli zrobiliśmy 100 rytuałów i wyszło 50, to o czym my bardziej pamiętamy? O czym my w ogóle w życiu bardziej pamiętamy? O tym, co nas bardziej boli, niż jest świetne. Niestety taką mamy konstrukcję, jeżeli chodzi o konstrukcję ludzką. Więc tak naprawdę pamiętamy o tym, co nie wyszło. I nawet jeżeli nie ma zwątpienia świadomie, to to zwątpienie jest podświadomie. I może być taki właśnie okres, że odechciewa się wszystkiego, bo wszystko nie wychodzi. Ale nie, już nie pamiętamy o tym, że wyszło bardzo dużo. Po drugie, jeżeli zmienia Ci się energetyka, to Ty z tą energetyką wzrastasz, ale masz prawo mieć w tym czasie wątpliwości, wahania, high life'y i krótkie dołki. Dlatego, że zmienia się Twoja konstrukcja. Zmienia się również konstrukcja tego, jak wyglądasz. Dlatego, że jeżeli przechodzi przez Ciebie energia, zmienia się również Twoje ciało. Dlatego, że ciało nadąża za energią, trochę późno, ale nadąża. Dlatego może tak być, że nie masz niby tak logicznie zwątpienia, a okazuje się, że odechciewa Ci się wszystkiego, dlatego że jeszcze Ty musisz nadążyć za tą energią, którą wytworzyłaś. Tutaj mamy odpowiedzi na to. Gabriela mówi, też tak mam. Angelika mówi, również tak mam. Pozwólcie sobie na to. Ja Wam zawsze mówię, możecie pozwolić sobie na rozpacz, możecie pozwolić sobie na nienawiść, tylko długo nie tkwijcie w takich aspektach, bo nie są one po prostu dobre. Dobrze, Pan Adam zapytuje, co powoduje, że ludzie boją się osób zajmujących się magią? To samo, co powodowało, że polowano na ogra, polowano na bestię, niekoniecznie na piękną, to samo, co powoduje, że polowano na czarownicę, to samo, co powoduje, że zabija się coś, czego się, uwaga, nie zna. Dlatego ludzie boją się osób zajmujących się magią, bo nie znają. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, że wielu osobom wydaje się, że praca ezoteryka jest pracą łatwą. Usiądzie, postawi kart, zrobi rytuał, weźmie 5000. Tak,
to tak może wyglądać. I daj Panie Boże, niech i 10 bierze. Tylko jaka jest potem cena energetyczna za oszukiwanie, to już jest druga sprawa. Ludzie widzą pseudoezoteryków, którzy straszą, którzy przypadki, gdzie moi klienci mi donoszą: wróżka Joanno, ratuj, bo nie wiem, napisałam do kogoś, postawiła mi karty, potem nie chciała mi zapłacić, nie wiem, 300 zł i mnie straszy, że moje zdjęcie zakopię na cmentarzu. Dlatego się boją ezoteryków, dlatego że za ezoterykami idzie właśnie tego rodzaju fama. No, niestety. I to są dwie strony medalu. Z jednej strony jest niezrozumienie. To, czego nie znamy, to się boimy. Jeżeli macie wejść do ciemnej jaskini, będziecie się mocno bać, a potem się może okazać, że tam nie ma niedźwiedzia. A z drugiej strony może się okazać, że właśnie ta nagonka tych pseudoezoteryków, ja to mówię, że są ezoterycy i ezoteryki. I te ezoteryki po prostu ludzi straszą, a straszeni ludzie po prostu się boją. Także jeżeli jesteście gdzieś zastraszani, czy ktoś wymusza na was, czy wy słyszeliście kiedykolwiek, żebym ja powiedziała, że wy musicie u mnie kupić, musicie u mnie zrobić? Nie. Ja wam swoją wiedzę od lat na kanale podaję na tacy, bo możecie zrobić sami. Jeżeli uznacie, że jestem godna tego, żeby zająć się waszym przypadkiem, dokładnie godna tego, żeby zająć się waszym przypadkiem, jest mi bardzo miło, ja na tym zarabiam. Po prostu. I nie straszę. Jeżeli kiedykolwiek będziecie straszeni, zapraszam do mnie, będziemy ratować. Najpierw patela w łeb, że w ogóle się wystraszyliście, bo taka krowa, co dużo ryczy, to mało mleka daje. Gorzej bym się bała tego, kto nic nie mówi, a może coś robić. No i będziemy potem prostować ścieżki wasze. Tutaj mamy odpowiedź. Z magią to trochę tak jak z medycyną. W nieodpowiednich rękach może zniszczyć po prostu życie własne i cudze. Gdyby wszyscy lekarze byli uczciwi, nie byłoby afery Łowcy Skóry filmów Patryka Wegi. W grupie mam osoby, które zajmują się magią i są w moim mniemaniu w tym dobre, albo ktoś mi stawia karty. Oczywiście się do tego nie przyznają. I tutaj taka sytuacja. Poczekajcie, bo zgubiłam. Kobieta z kadry w ciąży, zapytana o płeć dziecka, odpowiada, że nie wiem. Na co jedna z tych pań od tarota krzyczy: jestem pewna, że chłopiec. A, druga, kolejna sprawa. Jak wam ktoś odpowiada na wasze zadane pytania bez waszego pozwolenia, to nie jest ezoteryk, to jest dupa, nie wróżka. Tylko jeżeli zadacie pytanie konkretnej osobie, możecie uzyskać odpowiedź. Jeżeli wam ktoś powie, dostaniecie SMS-a, że ktoś, nie wiem, źle ci życzy, albo ktoś, w twoim domu jest jakiś przedmiot, nagminne to jest, nikt nie ma prawa, nawet jeżeli wie, bo czasem może tak się zdarzyć, ale nikt nie ma prawa wam cokolwiek powiedzieć bez zadania waszego pytania. I o tym musicie faktycznie pamiętać. Po drugie, byłam mobbingowana i panie rzucały w moim kierunku komentarze, z których domyślałam się, że bardzo dużo wiedzą o mnie i mojej rodzinie. Statystycznie o każdym z was mogłabym powiedzieć, że macie ojca, matkę. Ojciec chorował na serce, matka ma problemy z kręgosłupem. Typowe choroby kobiet i mężczyzn. Możecie mieć rodzeństwo, trafię, nie trafię, na 50%. I jakaś Ania i jakaś Kasia może wam źle życzyć. Znacie takie osoby? Jak tu jest 60 osób na czacie, myślę, że trafiłam w 90% w wasze życie. Uważajcie na takie naciągania. Dlatego jak ktoś przychodzi do mnie na karty i mówi mi, to niech pani powie co. Ja mówię, nie, moment, proszę zadać pytanie. Co ja wiem, to ja wiem, ale ma być zadane pytanie, bo to już jest skonstruowanie czegoś do swojej rzeczywistości. A z drugiej strony, ja nie wiem, ja czytam z kart. Dobra. Bo te osoby często stawiają się ponad innych, czują się lepsi, posiadają boską cechę. A, kolejna sprawa. I widzą to, czego nie widzą inni. A gdy jest to osoba, która jest po prostu złym człowiekiem, to będzie chciała zaszkodzić. Dokładnie tak. Pycha nad przepaścią stoi. Jeżeli ktoś uważa się za istotę doskonałą i lepszą, to ja bym już od takich ezoteryków uciekała. Pamiętajcie, że wszyscy jesteśmy najlepsi i doskonali. Tu w tej formie fizycznej możemy mieć wady, możemy mieć jedną nóżkę bardziej, możemy mieć jakieś problemy, krzywe oczko, nie wiem, brak włosków, gdzie bądź, ale to jest nasza fizyczna powłoka. Natomiast energetycznie wszyscy jesteśmy najcudowniejszymi iskierkami wszechświata, które przyszły tutaj doświadczać. I jeżeli ktoś myśli, że jest bardziej i jest lepiej, ja tylko lepiej wróżę i lepiej robię rytuały, a ktoś lepiej strzyże włoski i układa fryzurki i maluje, a ktoś lepiej rysuje, a drugi ktoś lepiej literki stawia. Ale tak naprawdę jesteśmy wszyscy równi. I nigdy wam nie powiem, że jestem świetna.
Czy jestem świetna, ale nie powiem Wam, że jestem najświetniejsza. I na to też uważajcie. Kolejny, w ogóle ja mam oczywiście na kanale, jak unikać, jakich ezoteryków unikać i tam to wszystko miele non-stop, ale pamiętajcie, że w ezoterykę zawsze wchodzą nowi ludzie, zawsze wchodzą nowi widzowie, że tak między Bogiem a prawdą nigdy dość mówienia o tym, na jakich ezoteryków uważać. Szczególnie na tych, którzy są pyszni, na tych, którzy straszą. Nawet po naszej grupie latają ezoteryki i naszych jednorożców zaczepiają na zasadzie, może powróżyć? No to ja bym się czuła, jakbym stała na rynku. Ja nie mam kiedy klientów przyjmować ze względu na brak czasu tak naprawdę, a mi powróżyć, no to chyba coś jest nie tak. Mało tego. Ktoś powie, ale oni zaczynają, muszą być widoczni. Ja też zaczynałam. 20 kilka już lat temu stałam z ogłoszeniem na Allegro, wróżyłam swoim znajomym, którzy polecali mnie znajomym i nigdy nikogo nie zaczepiłam. I tak powinna wyglądać ta właśnie droga. Dobrze, to mamy tutaj już kolejne pytanie. Pani Joanna. A ja chciałabym zapytać o te postacie w kapturach, które czasami przychodzą w nocy. Czy one zawsze są złe? Kim są? Co je sprowadza? Wiesz, nie widziałam wszystkich zakapturzonych postaci w życiu, ale te, co widziałam zakapturzone na zasadzie szarości i ciemności, owszem, one są złe. Generalnie ja to się śmieję, że energie włóczą się trójkami. Przypadek z zobaczeniem trzech osób w lustrze z tyłu za mną. Przypadki mojej mamy, gdzie trzy osoby, ona, no takie czasy, 1000 lat temu, a propos tylko jednej wiary, tak niekoniecznie pogaństwa, wymodlonej jakby wolności dusz czyśćcowych, teraz mocnych opiekunów przy mojej mamie, też trzy osoby, trzy energie, bo to osoby, trzy energie. Natomiast zakapturzone postacie trzy, które budzą grozę i wtedy już wiemy, że są złe, tak, przeważnie są złe. Raz tylko osoba w kapturze, którą osoba, istota w kapturze, którą zobaczyłam, a był to Archanioł Uriel, zdjęła kaptur i pokazała mi się. Ale jeżeli coś tkwi w kapturze, to są jak ci po prostu z tego, z Władcy Pierścieni, na zgule są to. Naprawdę. Także zawsze, nie zawsze, ale przeważnie myślę, że tak. Kasia się śmieje, że ja na sali zaraz trenię dziewczyny na słuchawkę. No proszę. Pani Sylwia. Dziwne pytanie. Moje 3-letnie dziecko nie zna i nigdy nie widziało swojego zmarłego dziadka. Ostatnio siedział w wannie i zaczął mi pokazywać miejsce w przedpokoju i krzyczał: dziadek, dziadek. Skóra mi na rękach normalnie ścierpła. Czy to możliwe, że coś widział? Nie blokujcie u dzieci widzenia. Dzieci do 3 lat, nie znając naszego świata i nie mając wmówione, że coś nie istnieje, mogą latać. Naprawdę. Chyba że im się w wieku roku powie, nie, latanie jest niemożliwe, przyswoją, nawet jak nie rozumieją. Oni widzą, dzieciaki do 3 lat widzą naturalnie, jeżeli tego nie zablokujemy, będą widzieć dalej. Nie ma co cierpnąć skóra, no trudno, żeby dziadek wnuka nie odwiedził. No. Czy dziecko może wiedzieć, że to dziadek, chociaż go nie zna? A czy słyszeliście, żeby duchy mówiły ustami? Jest rodzaj odbioru, jest rodzaj energii. Widzisz i wiesz. A czy jeżeli ci się śni w twoim śnie ukochany, to co powiedział ci, że jest twoim ukochanym? Nie. Po prostu to odczuwasz. Dokładnie tak. Czyli tak to wygląda, moi kochani. Dzieci do 3 lat mają naturalną zdolność, a po 3 latach, byleby społeczeństwo nie zablokowało, to te dzieciaki mogą naprawdę dużo osiągnąć. A jesteśmy w takich czasach, że warto by było dla siebie, dla planety, dla rozwoju własnego podwyższyć wibracje, właśnie nie blokując tego młodego pokolenia i tej młodej krwi. Niech widzą, potem tak wlezą w strajfony, to lepiej, żeby wleźli, tak jak ja mówię, wykorzystać Matrix, a nie z tym Matrixem walczyć, ale wykorzystać, póki się da. Dobrze, i teraz Konrad zadaje pytanie prywatne. Gdybyś mogła się cofnąć w czasie i porozmawiać z 10-letnią sobą, 18-letnią sobą i 25-letnią sobą, co byś chciała powiedzieć każdej z nich? Gdybym rozmawiała z 10-letnią sobą, to na pewno bym zahaczyła coś o naukę języków, których ja w ogóle jestem mało językowa, i powiedziałabym, wiesz co, może ucz się angielskiego, bo jakbyś zrobiła taki kanał na YouTube amerykańskim, to by było po prostu siła, moc, potęga i wywiady, autografy i wizyty w zakładach pracy. Z 18-letnią sobą. W ogóle to na pewno takie rozmowy mają
na celu, nie wiem, nawrócenie, tak? Ja nie mam takiej rzeczy, którą bym chciała cofnąć, więc ciężko mi też powiedzieć. 18 lat, co ja robiłam, kiedy miałam 18 lat? Dobrze się bawiłam na osiemnastkach, byłam zadowolona z siebie, bardzo dobrze się uczyłam, miałam kupę zainteresowań. Do domu przychodziłam o 22, bo wiecznie coś robiłam, tworzyłam, grałam gdzieś, w ogóle nic bym nie powiedziała. Nie wiem, nie chodziłam, nie brałam, nie ćpałam, nie puszczałam. Strasznie byłam nudna. Zaczęłam i tak ezoterycznie się uczyć, więc to też nie powiedziałabym przyspiesz, bo to... Tutaj bym nic nie powiedziała. Poklepałam się po robieniu i powiedziałabym, dobra robota. A jeżeli chodzi o 25-letnią osobę, co bym chciała powiedzieć? Wtedy powiedziałabym, idź do magicznej szkoły. Jeszcze w ten czas w Łodzi były szkoły magiczne, ale to też to, idź do magicznej szkoły. Kasy na to nie było, ale chyba tylko tyle bym powiedziała. No nie, nie ma takich rzeczy. Poklepałabym się po ramieniu drugi raz. Dobrze być zadowolony z siebie na zasadzie nie cofam przeszłości, bo jest nieźle. Dobrze. Pani Agnieszka. Czy jest magiczny sposób na wymazanie czegoś z pamięci? Chodzi tu o rzecz, która odcisnęła się mocno w naszej pamięci i wzbudza w nas lęk. Na przykład trauma z dzieciństwa. Ja już w tym momencie się w ogóle nie wstydzę i Wam wiele razy na kanale opowiadałam o tym, jak działa magiczna Wiśniewska lat 6. Mała magiczna Wiśniewska lat 6, nieznająca internetu, ezoteryki, to nie jest tak, że teraz dzieciak wejdzie, są bajki z nie wiadomo czym, były wróżki, ewentualnie kopciuszek. No, dom był zawsze ezoteryczny, ale oczywiście nie rozmawiało się na jakieś tematy, sposoby, pamięć karmiczna. W wieku lat 6 próbował zgwałcić mnie sąsiad. Małe dziecko bardzo się wstydzi, jest to przeżycie traumatyczne. I ja jako małe dziecko, widocznie dobry sposób, wyciągałam sobie z głowy sznureczki tych myśli i wstydu, wsadzałam do buteleczek, buteleczki wsadzałam do pieca, pałek kaflowy do ognia i spalałam. Myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry sposób. Pani Dagmara. Pani Joasiu, jak to jest ze snami? Czy to karty pokazują znaczenie snu, czy faktycznie się realizować będzie na nasze życie? A czy w ogóle to, cokolwiek karty pokazują, faktycznie się nie musi realizować na nasze życie w ogóle, więc to ma i do snu odnośnik również, ale jak ja Wam tłumaczę sny, to biorę pod uwagę archetypy, o których mi piszecie. Często zanim postawię karty, już się nagadam, natomiast potem patrzę, czy karty mówią podobnie to samo, czy zupełnie co innego. Pytam, ponieważ kiedyś śnił mi się były facet, a Pani wtedy odpowiedziała, że śnił mi się, bo mu się nie układa w jego związku i widzi Pani tam u nich rozstanie w niedługim czasie. Jednak do rozstania nie doszło, a minął rok. Ha, rok, niedługi czas. No, wie Pani, niedługi czas to może być i 5 lat, spokojnie. Zresztą czas nie istnieje. Oczywiście nie interesuje mnie partnerstwo byłego. Pytam, ponieważ ciekawi mnie, czy interpretacja snu się faktycznie realizuje w życiu. To ja odpowiem tak, nie musi. Ale ja ufam swoim kartom. I pewnie się zrealizuje. Już się może źle dziać. A to, że ludzie ze sobą są, to nie znaczy, że się związek nie rozpadł. Pamiętajcie też o tym. Pani Kasia. Ostatnio nurtuje mnie jedna rzecz. Wierzę w reinkarnację. Jeżeli w poprzednim wcieleniu zajmowałam się czarną magią, mam przebłyski wspomnienia, przeczucia, co zrobić, żeby nie iść tą drogą? Boję się, że nie jestem w stanie się temu przeciwstawić. Czuję się z jednej strony nieporadnie, a z drugiej, że to jest to, czego ciągle szukałam i czego ciągle mi brakowało. Która ja to ta właściwa? Psychoterapia będzie teraz, słuchajcie. Ja tamta, z tamtą wiedzą, czy ja to ta teraz, która przypomina sobie tamte życie? A czy po pierwsze w ogóle analizowanie siebie na poziomie rozgryzania włosa na 8 części jeszcze nikomu nie pomogło marchewki do zupy przynieść i ugotować pomidorówkę? Życie fizyczne jest po to, żeby je przeżywać z pełną radością i zadowoleniem. To od razu powiem, bo takie rozgryzanie, ale ja Pani powiem. Ja nie jestem psycholog, ja nie muszę tutaj udawać, że nie wiem. Już Pani mówię. Jeżeli po pierwsze ma Pani pamięć karmiczną, to jest ona po to, że tęskni się do takich rzeczy. Ja mam na przykład pamięć cudownie smakowitego chleba, dlatego że kiedyś karmicznie byłam synem zresztą piekarza gdzieś w jakimś niemieckim dziwnym miasteczku, a po drugie jeszcze w dzieciństwie był dobry chleb. I tą pamięć karmiczną i tęsknotę zawsze będę miała i niekarmiczną również za dobrym smakiem chleba. Co nie oznacza, że muszę teraz wpierniczać niedobre bułki, które są cementem. Po prostu. Po drugie, jeżeli ma Pani nie tyle przebłyski, co ciągoty do czarnej magii, to należy odstawić wszystko. I tu będę radykalna. Nie istnieje coś takiego, jak trochę się pobawię w szkodzenie ludziom.
I to nie chodzi o kolory. No się tak przyjęło, mówi się czarna magia. To chodzi o to, że nie wyobrażam sobie, żeby skrzywdzić jakąś osobę. A kiedy jest krzywda, jedna, jedyna granica pomiędzy magią dobrą a złą. To nie jest moja wola. Ja Wam już to tłumaczyłam, też to mam na kanale, rozróżnić czarna-biała magia. To nie jest, że ja bym chciała, żeby było dobrze mojemu synowi, a on ma taką zołzę partnerkę, to ją odetnę. Intencja nie jest żadnym wyznacznikiem. Możemy mieć najlepsze intencje i naszkodzić w pioruny. Największym wyznacznikiem jest wolna wola drugiego człowieka, która jest prawem nienaruszalnym. I jeżeli Pani ma inklinację do czarnej magii, a demony to se może Pani wzywać, potem Pani zapłaci. To nie jest czarna magia. Czarna magia jest wtedy, kiedy naruszamy wolną wolę drugiego człowieka. Bo jak se Pani wezwie demony, a za zjela se Pani weźmie, żeby Pani se 1 000 000 złotych wygrała, ja proszę bardzo, se Pani wygra. Powodzenia. Potem za odbicie. Ale to nie jest wolna wola. Naruszenie wolnej woli człowieka. I tu absolutnie. Która Pani jest... Pani jest sobą teraz. Po to Pani przyszła tu i teraz, żeby być tu i teraz. A reszta to jest pamięć karmiczna. Kolejna sprawa. Pani Gabriela. Ponownie pytanie na początku. Zawsze w magii. Dobra, wszystko działa. A później jakby coś blokowało. To znaczy, że robię coś nie tak, czy to pstryczek w nos. A i znowu się doszukują. W magii zawsze wszystko działa, jeżeli ma zadziałać. Problem jest tylko tyle, że jak robimy najpierw małe rzeczy i małe sprawy, to wszystko działa, bo i tak by zadziałało. A jeżeli robimy sprawy wielkie, nie zawsze zadziała, bo nie jest to zgodne z naszym tak zwanym przeznaczeniem. Żaden pstryczek w nos. Naturalne. Nie zawsze wszystko działa. Po prostu. Komputer też mi czasem nie działa. I też jest magia. Też nie wiem, jak działa, a działa. No. Co to są śluby ubóstwa z poprzednich wcieleń i jak je można z siebie zdjąć? Jak wszystko można zdjąć? Rytualnie, dekretem, wolną, własną wolą i intencją. Natomiast co to są śluby ubóstwa z poprzednich wcieleń? W momencie, kiedy znajdowaliśmy się w klasztorze, grupie religijnej, niekoniecznie związanej z katolicyzmem, boż myśmy tu miliony lat przychodzili na pewnie nie takie kościoły, nie takie instytucje, nie takie cywilizacje tutaj były. Tutaj, gdzieś tam. I wszystko, co było ślubowaniem ubóstwa i czystości, my to kojarzymy oczywiście z kościołem katolickim, jest właśnie tym ślubem ubóstwa z poprzednich wcieleń. Czy to jest ciężkie, zależy u kogo. Czasem jest to proste do ściągnięcia i po prostu się dzieje, a czasem jest trochę trudniejsze. Dobrze, Pani Barbara. Jeżeli ktoś wykona poprawnie rytuał, będąc jednocześnie sceptykiem, zadziała pomimo wszystko. I tu znowu dwie odpowiedzi. Z jednej strony, jeżeli czynimy coś poprawnie, czyli zgodnie z regułami, tam mamy wypisane zielona świeca w 3 minucie 4 zaklęcia i wszystko to robimy w ogóle ze wszystkim, to oczywiście, że zadziała, dlatego że nigdy sceptyk, który by uważał, że nie zadziała, mimo wątpliwości, by się za to nie wziął. Dlatego ja Wam wytłumaczę, dlaczego są na przykład tajne rytuały na... grupie. Dlatego, że nie wszystko puszczę w sieć, ze względu na to, że tak jeden z drugim czasem zakochany, nie wiem, chciałam jakieś imię, nie wymyśliłam, jakimś tam innym, tak? Weźmie i po prostu zrobi, zadziała. No, na krótko może, nie tak jak się chce, może trochę odwrotnie, ale po prostu zadziała. Dlatego nie wszystko umieszczam i po prostu nie będę tego robiła. Teraz jeszcze myślę nad takimi warsztatami magii, żeby spróbować miesiąc czasu, na przykład po 2 godziny, spotykać się właśnie na tajnych audycjach. Tak po prostu, żeby Was nauczyć. Ja muszę pomyśleć generalnie o tym, ale nie wszystko puszczę w sieć. Natomiast prawdziwa magia, taka z polotem, bo można być świetnym rzemieślnikiem, sceptycznym, rzeźbię te zegarki, bo... No umim, zadziałało, umim. A można być mistrzem. I ta prawdziwa magia, mistrzowska magia, wymaga wiary, ale wtedy czynimy rzeczy wielkie. Nie tylko dla siebie. Wiecie, kiedy zaczynacie działania magiczne? Bo chcę zmienić pracę, bo chcę zbliżyć związek. To są proste, prozaiczne rzeczy. Potem przychodzi etap, kiedy już nie robicie na rzeczy konkretne, bo dobrze wiecie, czego oczekujecie, ale napędzacie po prostu energię swoją. Potem przychodzi etap, kiedy napędzacie i chronicie tych, których kochacie, a potem zobaczymy, co dalej.
A potem będziemy zmieniać wszechświat. Będziemy zginać łyżeczki wzrokiem i będziemy uzdrawiać Matkę Ziemię. O. Dobra, czyli zadziała, zadziała. Może na krótko, może abarot, ale zadziała. Pani Joasiu, jakie runy namalować na drzwiach sklepu, żeby było dużo klientów i kaski? Tiwas na zewnątrz i fechu od środka? Nie wiem. Słuchajcie, u mnie w filmach o runach jest mnóstwo ogólnych przepisów na ogólne sytuacje. Natomiast jeżeli chcesz, żeby u Ciebie, dla Ciebie i dla Twojej klienteli działały runy, to jeżeli się nimi zajmujesz, to wylosuj. A jeżeli nie, to ja mogę to zrobić za Ciebie. Tak po prostu. Dzięki, Jadwiniu. Rozwinęłaś tam? Nie rozwinęłam jeszcze. Potem to tak. Potem ja to... Co sądzę o apostazji? Pyta Ewa. Jeżeli chodzi o apostazję, tak, znowu, z jednej strony uważam, że jeżeli nie jestem w jakiejś doktrynie, nie chcę być tam zapisana. Ale z drugiej strony, szukając po różnych miejscach i mając wiadomości od ludzi generalnie, zdaję sobie sprawę, że w momencie wysłania apostazji rzucana jest na nas klątwa. I powiem tak, klątwa kościelna, instytucja, 2000 lat, 1000 zakonów, papież, świetnie. Jak dorosnę do momentu, że będę wiedziała, że to będzie apostazja. To sądzę. Czy normalne jest, iż wahadełko może zmienić sposób odpowiadania? Wcześniej kręciło się na nie, po ostatniej pełni kręci się na tak. Już mogła Ci się przebiegunować Twoja energetyka i to po prostu jest możliwe i dlaczego nie? Mało tego, wszystkie planety krążą, czemu energetyka wahadła miałaby nie zakrążyć? Po prostu pytaj, jak jest Twoje tak, jak jest Twoje nie? Czy byłaś kiedyś w jakimś miejscu mocy w Polsce? Jeśli tak, to jakie wrażenia? W miejscach mocy, w których byłam, wrażenia są... No są, no, ja wiem, miejsce mocy, tam światło duchów nie widziałam, tam nie było połączenia z kosmosem, UFO mnie nie porwało, ale są takie miejsca, w których byłam i na przykład prawie nie zemdlałam. I to nawet nie chodzi, że to jest miejsce mocy. To jest miejsce, które na mnie oddziałuje. Miejsca mocy, jeżeli wiemy, że jest, ktoś zbadał, odkrył, nawet egregor tysiąca ludzi, którzy to wie, idźmy, korzystajmy. Bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. Natomiast jeżeli chodzi o miejsca bądź ludzi, mam czasem totalnie inny odbiór i w innych miejscach, niż by się wydawało. No, tak po mojemu. Aga odpowiada, najsilniejsze podobno miejsce mocy w Polsce to Wawel. Wierzę w to, przenieśli stolicę do Warszawy, państwo dupło. Także inaczej też odczuwanie miejsca mocy, jeszcze a propos tego Wawelu, nie czuję. Ja nie będę Wam mówić, że ja światło widzę, jednorożce, pierdze tęczą i jeszcze czuję, że Wawel to Wawel. Nie, nie zawibrowało mnie, nie zatrzęsło, nie zemdlałam. Ale uwielbiam tam jeździć. Tak samo jak uwielbiam jeździć do Zakopanego, bo moim miejscem mocy są góry. Ja wystarczy, że na nie popatrzę i już jest mi lepiej. Beata. Hrabion, co sądzisz o hipnozie, też tej regresywnej? Znaczy, co ja sądzę? W życiu bym się nie poddała nikomu hipnozie, ponieważ nie ufam ezoterykom. Autohipnoza regresywna, owszem, bardzo ciekawe rzeczy można się dowiedzieć. Na kanale słyszałam wiele razy, że intencja jest najważniejsza. Czy w związku z tym rzeczywistość można zmieniać w hipnozie? A czy swoją własną? To jest Twoja intencja i to jest Twoja wolna wola. To czemu nie? Chodzi mi o autohipnozę i przemawianie do swojej świadomości, aby coś tam w przyszłości. Why not? Why not? Ja sobie świeczkę zapalę, ty sobie zrobisz autohipnozę, słuchaj. Każda metoda dobra. Byle po naszemu. Sama zbyt krótko się tym zajmuję, aby mieć wyrobione zdania. Jestem bardzo ciekawa Twojego zdania. No to why not? Bylebyś tylko, nie wiem, nie chodziła po astralu i nie wmawiała Krysi, że będzie Ci dawała wszystkie pączki świata. No, wiesz jak jest. Twoja wolna wola, Twoje możliwości. Czy jedzenie zwierzęcego mięsa obniża nasz stan energetyczny, jak to twierdzą religie wschodu? Pyta Izabela. To znaczy, ja powiem tak. Znowu jest podwójnie. Ja uważam, że nie obniża. Ale ja jestem Słowianka. Ja urodziłam się na tej ziemi. Ja nie jestem religia wschodu. Ja od wieków, pokolenie na pokolenie w genach przyniosłam tutaj, tu i teraz. Pewnie, że pewnie tam krążyłam po świecie, ale tu i teraz mam geny słowiańskie. I tutaj alkohol, śledź i minus 30. Zawsze się jadło mięso. Więc nikt mi nie wmówi, że jedzenie mięsa obniża wibracje. Ale pamiętajcie, że 100 lat temu
rolnik błogosławił krowę, hodował ją, traktował jak członka rodziny i to był naturalny cykl życia. A teraz mamy maszynki śmierci. Maszynki śmierci obniżają wibracje. Dlatego jeżeli tobie się podwyższają wibracje, ja nigdy nie powiem, że jestem wege. Dlaczego? Bo uwielbiam leżeć na skórach, bo świetnie neutralizują cieki wodne. Hello, jestem wiking normalnie. Tak. Uwielbiam czasem zeżreć tą cholerną kaszankę i parówę. Po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o mięso, w pewnym momencie odrzucasz ilość tego mięsa. I nie jesz codziennie. Zresztą pamiętacie jeszcze czasy mojej komuny, tak? Kurczak był w niedzielę, a nie mięso było codziennie. To też dla zdrowia organizmu. Natomiast nie dam sobie wmówić, po mojemu, i nie muszę mieć racji, że mięso obniża stan energetyczny. Nie będę nigdy marabutem, mędrcem wschodu, nie będę nigdy stała jak Szymon Słupnik na słupie. Oni tam mieli w ogóle ekstremalne na tym wschodzie pomysły umartwiania swojego ciała. Nie jest to moja estetyka. Moja estetyka jest estetyką wiedźmy. Tańczyć, śpiewać, radować się, tańczyć nago przy ognisku i grzeszyć. No po prostu. No więc hello. Nie, nie ma czegoś takiego. Dla mnie. Dobra. Pani Beata. Pani Joasiu, jak pracować nad czakrą gardła, by ją bardzo dobrze odblokować? Prosta sprawa. Śpiewaj. Po prostu. Nie kombinuj. Chwytajcie się najprostszych rzeczy. Słuchajcie, jak ja bym miała możliwość przekopania rowu łopatą, a koparką, nie, zaczęłabym na pewno łopatą. Chwytajcie się najprostszych rozwiązań. Także po prostu śpiewaj. Dalsza część. Wymyśliłam sobie, że w niej leży problem. Może dlatego, że czakra gardła. Ta, co łączy niebo z ziemią, światło koloru niebieskiego. Czakra gardła łączy to, co mamy u podstaw z tym, co mamy już bardzo wysoko i często ta blokada powoduje brak przepływu energii. Takiej, my musimy być trochę na ziemi, mamy ciała fizyczne. Musimy być trochę w niebie, mamy ciała eteryczne. Dokładnie tak. Zaciska mi się coś w gardle, jak jestem wściekła i łzy same mi napływają do oczu. Trochę to frustrujące. Pozwól sobie na to, przestanie ściskać. Mam nadzieję, że dobrze to sobie kombinuję. Pewnie tak, ale jeżeli pytasz o odblokowanie, zacznij śpiewać. Wiesz, jak się wstydzisz przy ludziach, to pod prysznicem tam dawaj, nie? Wyj, trenuj. Ja jak miałam z lat 16, to gdzieś przeczytałam, wiecie, strasznie dużo czytam, nie wiem nawet skąd. Przeczytałam sposób na czakrę gardła, ale nie dlatego, że chciałam ją rozbudzić, tylko chciałam dobrze śpiewać. Ale należy położyć się na wersalce, głowę przychylić do tyłu i wydobywać z siebie, uwaga, będę wyła. Śpiewaj. Pani Joanna, czy opiekunem duchowym może być osoba żyjąca? Nie, opiekunem duchowym jest opiekun duchowy, jest to na poziomie eterycznym, a nie osoba żyjąca. Ona może być mistrzem, przewodnikiem, nazwijmy to inaczej, ale opiekun duchowy jest opiekunem duchowym. Myślę, że to jest troszeczkę coś innego. Czy to tylko osoby zmarłe? Nie, nie tylko. Istoty, energie, iskierki wszechświata. Czy dziecko, jakie mamy w brzuchu, czyli w teorii nadal płód, i znowu mamy rozgraniczenia i szufladki nazw? Nie wiem, kiedy dusza wpada do ciała, ale jeżeli widać w kartach, ile można mieć dzieci, to uważam, że dusza wie wcześniej i tworzy to ciało jakoś poniekąd, tak? Wybiera rodzinę, więc no to teoria medyczna płód, ok, ale dla mnie nie, po prostu. Czy w teorii nadal płód może samoistnie podłączyć się pod innych i z nich ściągać energię dla matki? Nie może, dusza nie może robić takich rzeczy, szczególnie wcielająca się w młody organizm, bo jest najlepszą iskierką wszechświata. Mogą to robić demony, byty, jakkolwiek, ale nie dusza. Ładować ją, kiedy ta źle się czuje siebie. Jeśli tak, to czy należy się od tego odcinać bez szkody dla nikogo? Znaczy ja myślę, że w ogóle stan ciąży ładuje matkę, stan zakochania ładuje człowieka generalnie. Ale czy się odcinać, jak coś jest dobre? Ale to w ogóle nie ma tego miejsca. Także jeżeli mamy o połączenie, bo to połączenie tak, współpraca dwóch organizmów, tak, ale nie na poziomie odcinać czy nie odcinać. Tak po prostu myślę, że się zdarza. Dajcie znać, że jesteście na czacie, dajcie serduszkami tutaj, jak już słuchacie. Dobrze, pani Edyta, pani Joanno, mam pytanie odnośnie kart Tarota oraz ingerencji w cudze myśli.
Próbujemy to połączyć. Przebywam w otoczeniu osób, które stawiają karty tarota. Jak się pani normalnie tam krzyżem żegna. Niektóre z tych osób wykorzystują te informacje, aby szkodzić innym. I pani przebywa w tym towarzystwie. Ja to chciałam powiedzieć. Wie pani co? Sorry, ja zaraz pewnie odpowiem na to pytanie jak człowiek, ale najpierw co mi się ciśnie na oczy. Ja oczywiście znałam kogoś, kto akurat nie wróżył z kart Lenormand. I jeżeli ja się o swoich znajomych dowiaduję od ścieżki nie swoich znajomych, co komu w trawie piszczy albo w łóżku zalega, to ja się z takimi osobami zadawać nie będę, ok? Po prostu. To jest nieprofesjonalne. Ja mieszkam w małym mieście. Ja jestem osobą publiczną, osobą na YouTubie i tak naprawdę, gdyby z moich ust wyszło cokolwiek o Was, ja na przykład mogę, teraz właściwie zbieram Wasze pytania do mnie pod tytułem jestem wariatem i pytam i jestem wariatem i ja bez podania imienia, tylko sytuację, na przykład, że dostaję 3 SMS-y dziennie, proszę o pomoc. No polecę i pomogę, rozumiecie? Ironia, ale w życiu, że szkodzenie czy coś i pani w tym przebywa, idziemy dalej. Dzięki za serduszka, czat. Niektóre z tych osób wykorzystują. Czy jest jakiś sposób zabezpieczyć się przed tymi ludźmi, by nie mogli ingerować w ten sposób, skoro jest to sprzeczne z moją wolą? Trzeba zapamiętać jedno. Nikt nie wyczyta z kart, jeżeli wy tego nie chcecie. Przykład na kursie. Nawet jeżeli ktoś próbował mi stawiać karty na kursie. Rozłożyła osoba karty i mówi, nic nie widzę. A ja sobie myślę, Wiśnia, ściągaj blokadę. Zobaczył. Nie ma takiej mocy. Wy możecie na mnie stawiać przykład z ostatniego czasu. Ostatniego roku. Zaczęły chodzić plotki po moim środowisku ezoterycznym, od którego na szczęście poniekąd się odcięłam, poniekąd zostałam odcięta. Że robię kołtuny i rzucam klątwy. Myślę, że jeżeli bym rzuciła klątwę, to byś z pasów zbierali łopatą. Już przy tej ilości wykonanych rytuałów. A po drugie, po prostu tego nie robię. I do czego zmierzałam? A! No i oczywiście to środowisko między sobą stawia karty, kto na przykład... Czemu coś się nie udaje? Wina Wiśniewskiej. Stawiaj karty, kochani. Stawiajcie. Nie postawicie bez wolnej woli wolnego człowieka. Kropka. Dobrze. W moim otoczeniu jest osoba, która ma zdolność jasnowidzenia, przynajmniej tak twierdzi. Wiecie, no nie zmierzymy, nie zbadamy. Trzeba ufać. Ingerencja w cudze myśli bez zgody to tak, jakby ktoś po prostu wszedł do mieszkania i sam się ugościł. Ja zawsze byłam zdania, że nie może być tak, że wszystko wolno. I że wampiry odstrasza znak krzyża, to była ideologia 15-latki, a teraz, że nasza wolna wola i nasza szczera intencja jest najlepszym zabezpieczeniem przed tym, co ktoś może nam zrobić. Znaczy ja się, dlaczego jeszcze żyję, nie jestem chora, nie kuśtykam, nie jestem łamagą i idzie mi życiowo generalnie w każdym aspekcie? Przy zawiści YouTube'owej, wiecie, to nie jest, że ja sobie siedzę w kącie i stawiam karty. No nie siedzę w kącie i żyję, i mam dwie rączki, dwie nóżki i coraz lepiej się mam. Bo mam szczerą intencję. I to jest najlepsze Twoje zabezpieczenie. Jak się przed tym chronić? Znaki runiczne, kamienie? Mam pełno różnych rzeczy. Lubię. Po cygańsku. Szczera intencja jest najlepszą ochroną. Dobrze. Śluby, ubóstwa i czystość. Czy można samemu zdjąć? Dekrety polecam, są na moim kanale Rytuał również. Jeśli tak, to jak? Z góry dziękuję za odpowiedź. Jak oczyścić telegonię? Pyta Pani Joanna. Od razu patela leci, czyli przede wszystkim nie puszczajmy się. Szanujmy siebie, swoje ciało, które jest naszą świątynią. I faktycznie zmiany partnerów, one, ja też nie miałam jednego partnera, ale one bardzo często wynikają z życiowych emocji, a nie dlatego, że mam ochotę przelecieć kogoś na dyskotece, ale szanuję siebie i szanuję partnerstwo i dlatego zawsze, za każdym razem, pół roku mam oczyszczenia energetycznego. Nie wskakuje z łóżka w łóżko. Ale jeżeli, i tu mówimy o tym przekazywaniu informacji energetycznej, akt seksualny jest jedną z najwyższych magii. Dzieje się między dwójką ludzi. Świetnie można to magicznie wykorzystać, jak się wie jak. Ale na to nie będę mówiła jak na kanale na pewno, nie? Natomiast musi być to pół roku, dzięki Irmina, musi być to pół roku wyczyszczenia energetycznego. Jak się jest czarownicą, może być i 2 miesiące, i miesiąc, i dzień, bo się wie jak wyczyścić. Ale to też nie będę mówiła jak.
Natomiast jeżeli chodzi o telegonię, myślę, że jeżeli pani nie zajmuje się sprawami magicznymi, szczera intencja, zapalenie świecy, kadzidła, kąpiel, niejednokrotnie pewnie, pewne rzeczy pościąga, bo wyrażamy wolę. A wyrażenie woli jest najwyższą magią. A oprócz tego można po prostu rytualnie, jeżeli się zajmuje pani rytuałami, ale gdyby pani się zajmowała, to pani nie pytała, tylko już była oczyszczona. Dobra. Czy dekret magiczny można odmówić 21 razy, ale w ciągu na przykład 35 dni, czy najlepiej dzień po dniu? Znaczy, Ewelinko droga, można, tylko. No, czy też zależy, jak się umówisz z energiami. Można, ale dekret magiczny nie jest magiczny dlatego, że on magicznie działa, tylko jest magiczny dlatego, że powtarzanie tego samego jak mantry przez 21 dni zmienia naszą energetykę, nasze ciało, naszą komórkowość. Tu możemy już teraz sobie pomyśleć o fizyce kwantowej. Zmienia naszą komórkowość i te 21 dni jest tą granicą, kiedy z punktu A przechodzimy do punktu B, czyli z tego, co mamy, do tego, co oczekujemy. Dlatego warto by to było robić po prostu codziennie. To z tego powodu, takiego prosto kwantowego bym powiedziała. Ja Wam zawsze mówię, że dla mnie magia jest kwantówką, a kwantówka magią, tylko lepiej nazwana i teraz nie trzeba się wstydzić, że się czaruje, bo jesteśmy tacy kwantowi, ach. A ja jestem tam prosta baba od mietły i mietłą się posługuję. Po prostu. Dobrze, tu mamy pytanie pod tytułem, czy Unia Europejska rozleci się tak jak kiedyś ZSRR? Co Pani o tym myśli? Aha, dobra, bo już myślałam, już miałam krzyczeć. Będę stawiać karty na takie rzeczy. Czy się rozleci? Powiem tak. Jestem historykiem i powiem Wam z tego punktu widzenia. Każdy twór, który w pewnym momencie stał się za duży i nie do ogarnięcia, jak Cesarstwo Rzymskie, Cesarstwo Aleksandra Wielkiego, Cesarstwo Niemieckie, Bizancjum, ZSRR również, rozlatuje się. Dlatego Unia również się rozleci. Tu mówi Wam historyk, nie wróżka, Joanna. Historia jest powtarzalna i jest przewidywalna na nieco innych aspektach, ale w tych samych rytmach. Koło fortuny, po prostu. Ulubiona potrawa kuchni polskiej. I zacznie się o ciamkaniu. Jedna i polskiej. Się na tym nie znam. Jedną mam? Tylko jedną. O Boże. Ja wiem. A czy ja w ogóle zupy kocham, a gdybym już musiała z zup, to pomidorówka. Czy to jest Polska, to nie wiem. Natomiast uwielbiam gulasz serduszek z tą marchewką. Uwielbiam. Gołąbki kocham. O matko. Jedna? Gdybym... Kopytki! Wiedziałam w końcu. Kopytki! Wpadłam na kopytki. Tak, kopytki są moje ulubione. Joanna się pyta, ja sorry, że tak troszkę nie zauważam tych, tutaj macie na szkole, możecie pisać dalej, ja sobie tu mogę posiedzieć, nie przeszkadza mi. Czy rytuał oczyszczania przy ognisku oczyszcza? Oczyszcza, tyle wyłowiłam. A Ewa mówi, odkurzacz trzeba kupić, bo nowoczesna czarownica na takim winna zasuwać. Ale to musi być takim, ja pamiętam, miałam takiego pana, który sprzedawał odkurzacze na kartach, nie? Taki sympatyczny człowiek, który kosztowały niebotyczne pieniądze. I on tak opowiada, w ogóle się spytałam, co to odkurzacze i mi szczena opadła. Ja mówię, ale on, nie wiem, prasuje, gotuje, jeszcze dzieci robi? Taki odkurzacz to za tą cenę można mieć. Dobra. Ewelina, jaki nosisz rozmiar buta, urobiony rodzaj obuwia? Rozmiar buta mam od 39 do 40, zależy czy jest chińskie, wtedy jest 40, a 39 w normalnych aspektach. Ulubiony rodzaj buta to jest trampek. Muszę sobie jakieś zapodać youtuberskie konwersy albo te New Balance. Będę normalnie. I jeszcze sobie usta zrobię i pazury. I będę te. Nie mogę zrobić nawet paznokci, bo już o dzień na gitarze i po wszystkim. To jest w ogóle. Dobra. Czy oglądała Pani serial obyczajowo-historyczny Blisko coraz bliżej? Bardzo mało oglądam seriali i była nad świadkiem. Nawet jak zacznę i są fajne, to potem mi się nie chce kończyć. Masakra. Tak niby. U mnie z tym ja muszę mieć krótką formę. Film ewentualnie dooglądam. Najlepiej do 40 minut. Ciężka sprawa. Pani Ewelina. 4 i 5 pucharów. Jakie masz podejście do tych kart? Mi one często wypadają. Czwórka pucharów jest dla mnie męczącą kartą, dlatego że ma pewną... One obie są dla mnie męczące. Ja mam osobiste podejście do kart. Umiarkowanie mnie strasznie męczy. Nudna karta. Po prostu. Ale z drugiej strony, jakbym miała Armagedon w życiu i byłaby karta umiarkowania, to bym pewnie była przeszczęśliwą osobą. Zaraz to odpowiem, bo tam na czat mi przeleci. Czy sól czarownicy oczyszcza z pieczęci kościelnych?
Użyty w dobrym rytuale, owszem, z pieczęci, haha, pieczęcie. Dobra, ale tak, czwórkę pucharów odbieram osobiście jako tak nudną kartę i w ogóle nie w moim charakterze. Co tam widzimy? Widzimy tam człowieka, który siedzi pod drzewem, ma wszystko. Jest piękna pogoda w ogóle. Jeszcze mu coś dają, a on taki, no ja nie jestem fochnięta. Ja w ogóle biorę, co mi dają. Wy do mnie przysyłacie paczki z różnymi rzeczami, od naklejeczek po prostu ciuchy. To jest na przykład też z Ameryki ciuch. Po prostu uwielbiam. Ja się cieszę z każdej pierdoły, z kartki, z jednorożcem, z sową, nie wiem, z czymkolwiek. Uwielbiam. A czwórka pucharów jest taka, hrabia po prostu. I już nie osobiste podejście do czwórki pucharów. W momencie, kiedy lubiłabym ją w związkach, ja to mówię, stare dobre małżeństwo, tylko ludzie nie potrafią docenić stałości. I mi się od razu to kojarzy ze stagnacją, trzeba szukać wrażeń. A tu trzeba brać tą kartę jako, jest tak stały związek, że nie muszę niczego nowego. I ten aspekt bym lubiła. A piątka pucharów, kompletnie nie moja energetyka i estetyka. Ja zawsze mam szklankę do połowy pełną. Brokat, tęczę, turkusową bańkę, w turkusowym świecie. A tam siedzi ten pan, z tym czarnym płaszczykiem. Nuda jakaś. Nie, to nie po mojemu. Bardzo rzadko mam depresję, bardzo. Nie lubię. Jak to jest z wampirami energetycznymi? Czy tacy ludzie już się rodzą z tą cechą? A czy niekoniecznie, bo można zostać wampirem, dlatego że się odkryje takie możliwości po prostu. Chociaż dla mnie łatwiej jest normalnie ze źródełka czerpać energię niż z człowieka, bo ja tych syfów przemielonych i przesranych przez organizm brać nie będę. Wolę naturkę, ale... Iwona pyta, czy numer 13 to szczęśliwy? Oczywiście, że tak. W Persji na pewno był. Teraz się porobiło, bo Judasz był 13. Dobrze. Czy tacy ludzie rodzą się z cechą? Nie. Czy może nabywają ją na skutek jakichś doświadczeń? Tego nie wiem, ale na pewno można się tego wyuczyć. Jeśli mamy w otoczeniu takiego nieświadomego wampira, to jak można mu pomóc? Nieświadomy wampir, jak można mu pomóc? A czy trzeba by było mieć dyplom od terapii wampirycznej? A czy przede wszystkim uświadomić? Bo jeżeli tego nie uświadomimy, to tak naprawdę nie ma początku leczenia. To on musi zrozumieć i on zadziałać w swoim imieniu. Karola na czacie pyta, co pani uważa o piciu wody energetycznej naładowanej kamieniami. Polecam Szungit, też kamień, też energia, a jeszcze filtruje. Bawiłam się mocno w to kiedyś, teraz już trochę mniej, ale pewnie do tego wrócę latem, bo jest więcej wody po prostu. Jak mogę się dowiedzieć, czy magia jest we mnie? Hello, Joanno, magia jest w każdym. Czuję ją, ale nie we wszystkich aspektach życia. No wiesz, ja siedząc na klibu też nie czuję magii. Chociaż wtedy przychodzą najlepsze pomysły, bo otwierają się wszystkie czakry. Także magia jest. Nie czuję w każdym aspekcie. Gdybyś chciała latać, lewitować, fruwać. Ja też bym chciała mieć czarodziejską różdżkę. Ale... Pan Konrad. Kiedyś słyszałem, że wahadła może używać do odcinania wampirów energetycznych. W jaki sposób to zrobić? Plansza, imię, data urodzenia. Polecenie mentalne do wahadła. Odetnij. Prosta sprawa. Ewa mówi, ciekawy tekst o Judaszu przeczytałam, że on był wyznaczony do tej roli. Oczywiście, że tak. Gdyby nie on, nie wydarzyłaby się cała reszta. Nawet jeżeli ta reszta nie istnieje, bo nie wiadomo, czy tak, znaczy wiadomo. Historycznie nawet, ale tak, dokładnie tak. Proszę podać 3 ulubione symbole ochronne, oprócz pentagramu i runy Algis, które możemy nosić codziennie przy sobie, aby chroniły nas przed wampirami energetycznymi złym okiem. Ale moje ulubione? Uwielbiam tryskietę? Uwielbiam potrójny księżyc? Czy coś jeszcze uwielbiam? Durizas. O. Oraz 3 symbole, które w życiu codziennym będą nas pozytywnie nakręcały rzeczywistość. Sowillo, uwielbiam. Przychylność ludzi, spotkanie właściwych ludzi. Runa Algis. Nie wiem, wiecie co? Ja oczywiście znam symbole, talizmany, ale jeżeli chodzi o ulubione, jest taki etap, kiedy nie jest to potrzebne. Po prostu. A czy wczoraj na przykład miałam etap, że było potrzebne, że musiałam założyć bursztyny. Kropka. Czasem tak jest. Energetyka jakaś potrzebna. Słoneczka? Chyba tak. Chyba tak. Jak zaprogramowałam swoje magiczne pierścienie? Czy wystarczy wziąć taką biżuterię w dłoń i wypowiedzieć odpowiednią intencję? Czy może zrobiłaś to rytualnie? Ja akurat rytualnie. Jeśli tak, to czy moglibyśmy to zrobić wspólnie? O, to jest dobry pomysł. Ja zrobiłam rytualnie. Mam pierścienie...
zaklęte na bogactwo, na... O, widzicie? I to jest moje działanie magii. Na ochronę, na bogactwo. Już nie wiem na co. Wiem, że mam zaprogramowany, kropka. Pewnie bym się przypomniała, albo mam gdzieś zapisane. Natomiast właśnie ja robię magię i zapominam. Tylko, że ich nie ściągam, bo wiem, że są zaprogramowane. I tyle. Zauważyłam, Joanno, że w swoich rytuałach, które pokazywałaś na YouTube, nie korzystałaś z pomocy czy ochrony anielskiej. Aniołów, archaniołów. Dlaczego? Czy generalnie nie przywołujesz ich w swoich praktykach magicznych? Nie, nie przywołuję. Uważam, że jest to... Mogą być dwie wersje. Tak mocna siła, że niekoniecznie chciałabym mieć z nią coś wspólnego. Jak same przylezą, to czasem trudno. A z drugiej strony w tym momencie mam stosunek do aniołów taki, że uważam, że jednak jest to energia coś za coś. I te energie, które my chcielibyśmy, żeby były anielskimi, to nie są te energie, gdzie nazywamy tam Michale, Archaniele czy coś. No może przy ochronie to tylko Michał, Archanioł, ale też rodzaj egregora. No nie lubię używać aniołów do rytuałów. Ja się odnajduję, po prostu taka estetyka w żywiołach. To najbardziej. Mówią, że nawyki to druga natura człowieka. Podaj trzy swoje nawyki, których byś się w życiu nie pozbyła, bo w pełni cię charakteryzują. Domykam szuflady, poprawiam dywaniki i układam równopaski. Jakieś, to znaczy, jak coś jest paskowe, to musi być równo pod kątem. Mam taki. I sprzątasz w sklepie. A, i w sklepie, ciuchy, w sklepach sprzątam. Ciuchy odwieszam, pudełka układam równo. Pobieram ja już przejdę. Jak przejdę przed sklep, już mają czysto. Trzy nawyki, które byś z chęcią u siebie wykorzeniła. Czy ja mam jakiś taki nawyk, którego nie lubię? Znaczy ja mam pełną akceptację siebie tak naprawdę. Nie wiem, czy ja mam coś takiego, czego nie znoszę. Co bym wykorzeniła? Wiem, co bym wykorzeniła. Tak, to jest to jedno. Nawyk, nie nawyk. Rodzaj reagowania na rzeczywistość. Jak coś mi się dzieje źle, to muszę mieć miesiąc, dwa. Zamykam się pod zlewem, analizuję siebie, analizuję rzeczywistość, oczyszczam i wychodzę i mówię. Dopiero. To nie jest, że jestem skryta, muszę przerobić w sobie. Ale czy to jest. I to jest jedna taka rzecz, która w sumie mi przeszkadza, bo uważam, że ludzie lepiej funkcjonują, jak już od razu powiedzą, na przykład, szybciej się pewne rzeczy wyjaśniają niż u mnie, ale. Ewa pyta, co może oznaczać, że czernieją u mnie od zawsze złoto-srebro? U mnie też czerniały, ale to jest rodzaj w organizmie jakichś tam różnych rzeczy. Dobrze, pani Anna. Mam pierścień z bursztynu, który noszę nieustannie prawie 20 lat. Wiem, że bursztyn powinno się codziennie oczyszczać, bo ściąga złą energię. Przyznam, że przez lenistwo tudzież zapominalstwo nie robię tego. Zaprogramuj sobie mycie naczyń i rąk na to, żeby był umyty. No proszę cię. I tu moje pytanie celem ułatwienia sobie życia. Czy mogę w umowie percepcyjnej, o tym mówię, zapisać, że na przykład za każdym razem, gdy myję dłonie, oczyszczam równocześnie mój pierścień z bursztynem ze złych energii. No toż to oczywiste jest po prostu. Toż to oczywiste. Joanna pyta, czy bratnie dusze istnieją. Nie wiem, jak dokładnie to nazwać, chodzi o partnera, jak to poznać. A czy dla mnie wymówki bratnich dusz i twin flames to jest po to, żeby baba, która ma faceta, męża, a lata za chłopem, który ma żonę, bo jest twin flames i nie mogę się powstrzymać. To się zaszyj. Ale oczywiście energetycznie uważam, że istnieją, tylko jeszcze rozum jest po to, żeby nie krzywdzić ani siebie, ani innych. Jak to poznać? Nie masz, że poznasz. Nie spotkałaś jeszcze, byś wiedziała, jak to poznać. Po prostu jest. Wbrew wszystkiemu. Po prostu. Kolejne pytanie dotyczące, ale jest, nie że jak za kimś gonię, czy ktoś goni za mną. Po prostu jest relacja wbrew wszystkiemu i czujesz, że jest. Kolejne pytanie dotyczące znowu umowy percepcyjnej. Czy mogę zamieścić w niej zapis typu? Za każdym razem, kiedy podczepi się pode mnie jakiś wampir energetyczny, wyssie ze mnie energię tak zwaną brudną, czy jakieś smuteczki. Ja wam to mówiłam. Jest na moim kanale film, rozkonstruowaliśmy taką wspólną umowę percepcyjną, żebyście wiedzieli, jak to zrobić. Więc Azalisz, to jest mój sposób na zachłysnięcie się. Uwielbiam to. Jak widzisz, że w momencie, kiedy zaczyna z ciebie ssać cokolwiek, tylko teraz to już nawet ciężko o takich, ale no nieważne. I on po prostu te same najlepsze rzeczy po prostu, a niech bierze. Zaraz przyjdzie nowa energia z góry do ciebie. Dobra, do umowa percepcyjna, super. Czy moglibyśmy zrobić wspólny rytuał na harmonijne otwieranie się trzeciego oka? Od razu mówię nie, dlatego że takiego rytuału na kanale nie zamieszczę, bo będzie widoczny po prostu. No nie. Dokładnie.
Pani Anna tutaj pyta na czacie, czy po takim traumatycznym doświadczeniu z dzieciństwa rytualnie się oczyszczałaś? Pytam, bo to samo przeżyłam. Na początku tego filmu jest odpowiedź. To ja, teraz ja się nie oczyszczałam rytualnie, bo ja się oczyściłam dobrze, jak miałam 6 lat. Spaliłam wszystko w piecu, co się dało. Pięknie było. Joasiu, czy faktycznie jest tak, jak narzekają nauczyciele, że na swoją pracę muszą poświęcać grubo ponad 40 godzin w tygodniu? Poloniści, matematycy i mymuły, przepraszam nauczycieli, na pewno tak. Ja jako historyk, muzyk i plastyk na pewno nie, ale ja w ogóle jestem osobą, która wiele robi w międzyczasie, bardzo szybko, ale to jest, wiecie, to jestem ja. 40 godzin pracy. Jestem nauczycielem, nie chcę własne gniazdo, ale znaczy wiecie co, to też zależy chyba od tego, jak człowiek szybko działa. Ja przypuszczam, że gdyby nauczyciele zamienili się ze mną na to, co ja robię, to by zginęli jak mańki w pokrzywach po prostu. Natomiast ja również zdaję sobie z tego sprawę, że nie jestem idealnym nauczycielem. Znaczy ja świetnie uczę, w papierach trzeba mnie ganiać. Ale to dlatego, że mam firmę i kupę roboty z wami. Natomiast uważam, że może i pracują 40 godzin, bo sprawdź wypracowania, sprawdź 30 zeszytów, tak? To jest, ale mówię o takich nauczycielach, którzy po pierwsze się przykładają, a po drugie mają ważne przedmioty. Ja historii też uczyłam, natomiast ja testy sprawdzałam na przerwie, ponieważ jestem szybka. Nie każdy jest. Czyli i tak i nie. Jeżeli tak jest, dlaczego nie uwzględniają tego, że podczas ferii, przerw, świątecznych, wakacji na pracę poświęcają 0 godzin? To nie jest prawda, wtedy odgruzowujesz pewne rzeczy, poświęca się, mało tego, są dyżury. To nie jest tak, że nie. Owszem, ja mam 2-6 dni roboczych urlopu, podczas którego mam płacone i nie pracuję, ale nauczyciele mają ponad te ustawowe 26 dni. A tu znowu będę bronić nauczycieli, że po to się uczyli w tym kierunku, że wiedzieli, co będą mieli. To tak jakbym chciała być śpiewaczką operową i miała takie możliwości, bym wiedziała, co mam. No trzeba by było być nauczycielem, tak to powiem. Także mówię, ja nie będę tak siedziała, bo wiecie, że ja mam zdanie pod tytułem przesadzają z tym wszystkim, że kasy nie ma i w ogóle na ten. Ale to mówię, ja jestem szybka i w ogóle. Ale jeżeli mi ktoś mówi, że mają grubo ponad 26 dni, bardzo dobrze. Wiedzieli, że tak będzie, poszli na to, to mają. Ja wiedziałam, że jak będę wróżką, będę miała świetnych ludzi, świetny kanał, w ogóle będzie cudnie. Poszłam, rozwijam, jestem i bardzo mi tak dobrze. Rozumiecie? Także tak. Czy w dzieciństwie często kłóciłaś się z rodzeństwem? Nie miałam jak, bo mam rodzeństwo starsze o 13 i 16 lat. Opiekowali się mną i miałam cudownie. I Joanno, mój syn nastoletni od czasu do czasu mówi, że w nocy się przebudza. Nie może się ruszyć, ciało ma sztywne. Może ruszać tylko oczami, oddech szybki i tak dalej. Mówi, że czasem coś widzi. Trwa to już jakiś czas. Jak to wyjaśnić? Zmora, inkubus, sukubus, nie wiem. Strachy i różne inne tego typu energie. I powiem tak, no trzeba by było, tylko nie wiem ile on ma lat, no zabezpieczenie mu jakieś porobić po prostu. Pani Joasiu, słyszałam kiedyś, że ktoś musi oddać coś, jeśli chce kłaść karty tarota i że często są to osoby samotne, którym nie wychodzi w związku, czy to prawda? Tak. Wiecie co, jakbym nie chciała, żeby ludzie wróżyli z kart i rozwijali się, to bym was odwadzała. Wszyscy moi klienci, moja kasa, nie dam, nie oddam. I bym faktycznie... tak mówiła, że tam o samotność i w ogóle. Dlaczego często kobiety wróżki bywają samotne? Bo nie są. Absolutnie nie. Bywają, no bo jak trafią na debila, to nie będą z nim siedzieć, jak te wszystkie, co mnie pytają po 5 zł, czy on wróci, czy nie wróci. No toż przecież wiadomo, że z domu wypiernicze, zanim się obejrzy i no roz. No. To z mądrości wynika, a nie z kart. A dlaczego jest mądrość? Bo jesteście wy. I na waszych dupach się uczymy. O, dokładnie tak. Absolutnie, ja nie pamiętam czasów bycia osobą tak naprawdę samotną. Dokładnie tak. Dagmara. Pani Asiu, pytanie hit. Ideał faceta to. Ideał faceta. Szukajcie, a znajdziecie. Ideał faceta. Wiecie co? Ja myślę, że jeżeli facet będzie człowiekiem, to
to będzie idealny, ale ja mam wrażenie, co do tej pory widzę, o czym mnie pytacie, o kogo, to i bez czego, nie z czym, tylko bez czego, bo to czy on ma bardziej czy mniej, to mnie tam koło tyłka lata konto w tą czy z powrotem, to wiadomo, ale jeżeli on będzie bez męskiego egoizmu, wymagającego od człowieka szoszu, dupy i poświęcenia uwagi pod tytułem, jaki jesteś cudowny, a tak naprawdę jesteś normalny. Tak, jesteś najcudowniejszą iskierką wszechświata, ale sorry, jesteś też tutaj, no to sorry. Ideał faceta. A gdyby już się pobawić tak, jak pewnie zostało zadane pytanie, już tak ten, to ideał faceta dla mnie. Wysoki, przystojny, bogaty, z poczuciem humoru, piękne oczy, wyrozumiały. Nawet mi się często modele nie podobają, bo są jacyś tacy wymuskani, jak na te czasy po prostu takie, nie wiadomo czy to facet właściwie. Chłop taki drwal. O. No. To tak. Z serii obiło się gdzieś o uszy. Czy prawda, że oczyszczając dom, siebie, kogoś białą szałwią, istnieje ryzyko typu rozłoszczenia... Istnieje to. Jak będziecie pierwszy raz czyścić jakiś dom szałwią, to jak zrobicie siwy dym, to normalnie straż pożarna nie pomoże. Oczywiście, że się byty, to tak samo jak pijacy nie piją tej martwej wódki, tylko dlatego, że byty im nie pozwalają na to, bo im mówią, że to jest trefna, żeby się nie wyzwolić. Oczywiście, że tak. Efekt odwrotny od zamierzonego, nie ma efektu odwrotnego od zamierzonego. Jeżeli raz tych bytów nie wyczyścić, że będą się złościć, ugryzą cię w dupsko. To czyść drugi raz, ugryzą cię w dupsko, czyść trzeci raz. Nie wrócą. Jeśli tak, dlaczego tak się dzieje, jak się przed tym ustrzec? No to już chyba tak. Dobra. Patrzę, czy jeszcze nie mam... Które? Te dwa pominąłeś. Które? Daj mi. To. Tu. Zawsze byłaś tak aktywna magicznie. A czy nie tak? Nie, na pewno nie tak, inaczej. Ja zawsze byłam aktywna magicznie, ale nie tak, dlatego że ty też miesz siły na zamiary, miesz torebkę na mięśnie i miesz wiek na magię, także na pewno nie tak. Od młodości wczesnej. Wiecie, mnie na przykład dziwiło, że matki moich koleżanek nie oczyszczają, biegając z szufelką, węglami i ziołami mieszkań. Więc no, wiecie, tak, przyglądałam się, tak się wprowadza w magię. Zaraz zaczniecie na czacie pytać, poczekajcie sekundę. Czy też aktywność wzrosła wraz ze wzrostem aktywności YouTube'a? Nie, aktywność wzrosła wraz ze wzrostem aktywności generalnie. Odczuwasz różnicę w praktykowaniu 20 lat temu, a teraz? Odczuwam różnicę, ponieważ dzieje się łatwiej, szybciej, bezpieczniej i nie potrzebuję już tylu gadżetów, ale lubię. Odczuwam różnicę. Tutaj to pytałam, a to było, to było. Tak. Zobaczę jeszcze prze... Aha, ty masz swój. No mam, a coś jeszcze? Nie. No teraz to już się blokłam totalnie, bo poczekajcie, wyjdę i wejdę, bo pewnie są jakieś nowe komentarze. To tu masz Adele. Aha, bo wy macie jakieś tutaj rzeczy, tak inaczej widzicie, się... ja to inaczej ja widzę. Ja mam, bo ty masz inaczej telefon, dlatego czekajcie, tak zaraz jeszcze raz będziecie pisać. No dobra, a, czy tak? Ewa. W życiu mi się zdarzyło, że mam bardzo dobry kontakt ze swoimi byłymi sympatiami. Wiele osób pyta, jak to zrobić. Czy to takie dziwne? Generalnie życiowo bardzo dziwne. Z tego względu, że ludzie tak nie mają. Ja może nie mam rewelacyjnego kontaktu z byłymi sympatiami, ale jak trzeba mam kontakt, a w zasadzie nie trzeba, ale mam strasznie miłe podejście. I znowu, ja wam mówię, u mnie szklanka do połowy pełna, a nie do połowy pusta. I niestety, ja w ogóle lubię ludzi i nawet mi nie przeszkadza, że coś tam i nie rozpamiętuję, ja nie mam czasu na to, że ktoś tam coś, nie wiem, zdradził albo poszedł, jeżeli nie docenił mnie takiej cudownej, w ogóle to w ogóle o co chodzi, czy w ogóle pokrętne myślenie. Dobra, i teraz tak, słuchajcie, ja już tutaj nie mam pytań, to może są jakieś takie pytania na moment. Aha, że ja mam cały czas przejrzeć w ogóle. No tak, tak lekko. Mam ostatnio straszną zmienność nastrojów. Czy to wynik zablokowanej czakry splotu, czy taka energia teraz jest? To bym musiała sprawdzić w kartach i tak naprawdę nie wiem. Czy rytuał oczyszczania z pieczęci kościelnych możemy zrobić wspólnie na tajnym linku? Nie, dlatego że już się zabiłam prawie robiąc zbyt wiele rytuałów w jeden dzień i nie podejmę się robienia rytuału oczyszczania pieczęci kościelnych grupowo. Po prostu. Aha, dobra. Czy stosowała Pani rytuał na schudnięcie, czy coś innego? Pracuję energetycznie. Ja Wam mówiłam dzisiaj, że jeżeli pracujemy nad energią i jesteśmy osobami szczęśliwymi, jesteśmy osobami jakimiś,
to energia wzrasta. Jeżeli mamy wysokie wibracje, ciało zaczyna się wolniej dostosowywać do pewnych rzeczy. Po prostu. Dagmara, dziewiątka kielichów, nie rozumiem tej karty. Dagmara, wystarczy, kiedyś przeczytałam w książce o kartach zwykłych. Dziewiątka Karo. Karta szczęścia, karta 9 miesięcy. Tak to trzeba rozumieć. Dobra, moi kochani, to tak patrzę, że chyba jakichś takich wielkich pytań nie macie. Ja nie miałam, już z godziny tu siedzę. Pozdrawiam Mariannę. Hello. Hello. Pozdrawiamy wszystkich tutaj serdecznie. Od czasu do czasu takie Q&A będę robiła tutaj, potem wrzucę oczywiście na kanał, żeby sobie można było przesłuchać. Myślę, że są to ciekawostki. Tak jak Wam zawsze mówię, możecie zadawać pytania prywatne, mniej prywatne. Jolanta pyta, jak uchronić mieszkania od złych duchów? Były odprowadzania, wracają. Zadajecie mi takie pytania czasem, na które nie mogę znać odpowiedzi ze względu na to, że musiałabym spojrzeć w karty i przeanalizować sytuację, kochani. Po prostu. Gdzie kupić karty runiczne Power of the Runes? Dawno się tym nie interesowałam, nie mam pojęcia. Ktoś tam zapytał, czemu nie mogę poznać faceta. Znowu pytanie na karty, także... Moi kochani, coś tam jeszcze mam? To jest od Ewy. A indywidualne zdejmowanie pieczęci jest możliwe? Tak robię to. Tak robię to, po prostu. Ale to już się trzeba umawiać. Sylwia mówi, patrzę w lustro i wiem, że ciało nie jest moje. Czy tak może być? Jeżeli nie jesteś zintegrowana psychicznie, energetycznie ze swoją rzeczywistością, kochanie, trzeba nad tym popracować, bo nie będzie Ci się dobrze w życiu działo. Czy istnieje rytuał na szybką sprzedaż nieruchomości? U mnie na kanale jest film 5 sposobów na sprzedaż nieruchomości, zastosuj któryś z nich. Dobra, kochani, kończymy. Ja Was zapraszam bardzo serdecznie na kanał YouTube Joanna Wiśniewska-Wróżka, mniej więcej o godzinie 20. Odpowiadam na Wasze pytania. Już te takie SMS-owo do kart. Także tak, fajnie Was było widzieć. Dziękuję Wam bardzo. Buziaczki dla Was.